Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Mamy poniedziałek, godzina 8 rano. Pokażę Wam, gdzie nas teraz wywiało, co będziemy robić w najbliższych tygodniach. Jesteśmy na nowej robocie. Oczywiście tutaj gdzieś się schowali z chłopakami. Siema. No i tak jak z początkiem tygodnia zaczynamy sobie nową robotę, chciałem Wam pokazać tradycyjnie, co będziemy robić w najbliższych tygodniach i omówić mniej więcej, bo tutaj za dużo roboty nie ma, ale i tak mi się wydaje, warto pokazać, jak było przed, a później pokażemy efekt końcowy, jak to na koniec wszystko wyszło. Więc zaczynamy. Nasze zadanie na tej robocie to będzie wyszpachlowanie ścian i sufitów i malowanie. Podzielimy to na dwa etapy, prawdopodobnie wyszpachlujemy sobie wszystko, zagruntujemy sobie farbą gruntującą i tak to zostawimy, dlatego bo tutaj jeszcze nie jest dogadany żaden płytkarz, a ja płytek tutaj akurat nie robię i no nie chcemy też, żeby po prostu no, właścicielom malować, a później poprawiać to bez sensu, no bo takie grubsze rzeczy muszą być zrobione do takiego ostatecznego malowania. No i tak to wygląda. Tutaj jest jakaś tam część dzienna. Jak się odwrócę, to mamy kuchnię. W kuchni będzie akurat dużo szpachlowania, bo w większości to będzie zabudowa kuchenna. Tutaj mamy takie pomieszczenie gospodarcze z toaletą i idąc na górę mamy część nocną. Tutaj będzie robiona jakaś zabudowa, nie wiem dokładnie jeszcze jak ona będzie wyglądała, ale będzie zabudowa taka LED-owa. W środku mają być cegły dekoracyjne, takie w stylu starej cegły z lica ciętej. I tutaj mamy ogólnie jeszcze tak, pięterko, mamy część nocną, ale jeszcze dodatkowo poddasze. Za chwilkę sobie na nie wejdę, pokażę Wam co i jak. Łazienka. Nasze zadanie to tutaj tylko wyszpachlować sufit, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja tutaj płytek nie ogarniam. Mamy sypialnię, chyba to jest taka główna sypialnia, bo jest razem z garderobą. Tak to wygląda. I dwa dodatkowo pokoje. Jakieś tam drobne przeróbki elektryki, o, musimy po panach od klimatyzacji tutaj zarzucać takie tematy, jakąś tam zabudowę zrobić. I drugi pokój. Proste tematy w sumie, prosta robota można powiedzieć. Jedyne co, no to mówię, na tej klatce schodowej jakaś tam zabudowa będzie podświetlana. Resztę generalnie mamy do wyszpachlowania po bokach. Dobra, wchodzimy sobie na poddasze. Tutaj to jest dosyć taki ciekawy temat, no bo w sumie rzadko się spotyka w deweloperce, żeby jeszcze deweloper wygospodarował trzecie piętro, ale tutaj akurat się to udało. No i poddasze mamy, tak to wygląda. Schody, tak można powiedzieć, w 1/3 podłogi przy ścianie, jeżeli mówimy o wymiarach. Tutaj jest taka większa część, tutaj mniejsza. No i nasze zadanie, no to tak jak powiedziałem wcześniej, wyszpachlować. Co nieco musimy tutaj poprawić, bo tak jak widzicie, zobaczcie sobie, to wkleili jakieś taśmy tu w tape, one są poodparzane, tak więc to wszystko musimy powyrywać, zrobić to jak należy, tak samo te łączenia z kosów, to w ogóle ktoś wkleił chyba fizeliny na łączenie, ale to i tak musimy wyprowadzić tu w tej pami, żeby to było w miarę prosto, tak żeby dla oka było równo, no i gładzie głównie, prosty temat. Mam nadzieję, że zejdzie nam to też w miarę szybko to zrobimy, aczkolwiek no, czas życie zweryfikuje, tak jak mówię, no, w pierwszym etapie będziemy robić gładzie, w drugim etapie cofniemy się na malowanie, no tak ustaliłem tutaj z inwestorką, żeby po prostu nie robić sobie nawzajem bałaganu, bo my umalujemy, wejdzie glazurnik, my będziemy się wkurzać, że musimy po nim poprawiać i tak dalej, więc skoczymy sobie na inną robotę i cofniemy się na malowanie. Tak więc zapraszam do śledzenia kanału. W linku poniżej macie, w komentarzu, w opisie poniżej macie link do kanału Majstrów, także tam też zajrzyjcie, bo tam prawdopodobnie w większości będą filmy publikowane z tej roboty. I tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej roboty. Na razie.